13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Władze Małopolski upamiętniły ofiary stanu wojennego, składając kwiaty pod Krzyżem Katyńskim w Krakowie. W uroczystościach wziął udział m.in. marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, przewodniczący Solidarności Okręgu Małopolskiego Wojciech Grzeszek oraz wojewoda Łukasz Kmita. 39 lat temu stała się rzecz okropna. Komuniści w zasadzie, tracąc już wiarę w to, że mogą w jakikolwiek inny sposób zapanować nad sytuacją, przed świętami, tuż przed świętami wprowadzają stan wojenny i próbują zabić nadzieję w narodzie polskim. To tak jak powiedział ksiądz arcybiskup w pięknej homilii, było na wzór walki władzy ludowej ze swoim własnym ludem. 39. rocznica stanu wojennego ma przypomnieć, jak ciężką drogę do wolności musiała przebyć Polska. Wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku zostały przywołane w homilii arcybiskupa Marka Jędraszewskiego podczas mszy świętej w katedrze wawelskiej. Mnie wprowadzenie stanu wojennego kojarzy się przede wszystkim z pacyfikacją kopalni Wujek. Ja miałem taką możliwość, bo nie wiem jak to nazwać, szczęście, nieszczęście, być 15 po siódmej pod bramą główną do kopalni Wujek po nocnej pacyfikacji. To był wstrząsający obraz. Krzyż na miejscu bramy z wiszącymi siedmioma palącymi się lampkami symbolizującymi tych górników, którzy w nocy w tym głównym ostatecznym ataku ZOMowców zginęło. Takie chwile pozostają w pamięci na wieki, na zawsze. Pamięć o wydarzeniach stanu wojennego oraz walce Solidarności powinno w szczególności podtrzymywać młode pokolenie. Nie tylko nasze pokolenie, ale dobrze by było, że to, które po nas następuje, pamiętało o tym, że ta polska droga do wolności była znaczona i ofiarami, i krzyżami, i zwolnieniami z pracy, i zdrowiem, i różnego rodzaju komplikacjami w pracy tych ludzi, którzy się wtedy decydowali przeciwstawić ówczesnemu systemowi. I myślę, że powinniśmy, nie tylko my ludzie po Solidarności, ale także wszyscy, którzy dzisiaj z tej wolności korzystają, że to właśnie Solidarność rozpoczęła ten krok do wolności. Obchody 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zwieńczyło złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.